No nie! Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek oczywiście z gry Red Dead Redemption 2. Przepraszam, że tego odcinku w ostatnio troszkę nie było, z uwagi to było tylko i wyłącznie, spowodowane to było tylko i wyłącznie tym, że po prostu nie miałem jak nagrać i tak to się właśnie skończyło. Możecie się zapytać, ej Shepard, czemu twój John jest taki kurka wodna... brzydki, w sensie, że brudny i w ogóle. A to już, moi drodzy, zabrałem się za robienie egzotyków. W sensie, na pewno jakby osoby, które wiedzą 100% gry i tak dalej, wymaga tego, żeby zrobić jedną kolekcję, która jest najbardziej przewaloną chyba kolekcją, jaką trzeba zrobić. Mianowicie, moi drodzy, tutaj, o właśnie, tutaj te egzotyki trzeba załatwić. I o ile powiedzmy zbieranie tam tych jakichś roślinek czy coś takiego jest rzeczą spoko, to z tym nie ma żadnego problemu, o tyle na przykład zbieranie tych pierdzielonych piór jakichś ptaków jest tak żmudne i tak złe po prostu, bo najlepsze jest to, że one się tam respią dopiero jak ja się prześpię i się jakby zresetuje cały teren, one się dopiero respawnią, ale ja się nie mogę przespać na przykład powiedzmy dwa razy pod rząd, w sensie ja się mogę chyba z tego co tam się orientuję, mogę się przespać chyba tylko dobę, a potem muszę coś przez ileś godzin robić, żeby dopiero moja postać się zmęczyła i mogę iść spać na ile tam bym chciał. To jest trochę głupie, bo siedziałem już nad tym, nie wiem, mamy kiedy to nagrywam, mamy 15:20, więc mniej więcej o godzinie, nie wiem, było tam jakieś, nie wiem, w pół do 12 czy coś takiego, zasiadłem i zacząłem to robić i cały czas to robiłem i zrobiłem tylko jedną pierwszą kolekcję, bo tak się bardzo rzadko respiły ten. Możecie to pisać jakieś solucje, jeżeli macie na to, na tych egzotykach i tak dalej. A tymczasem tylko przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdą oczywiście w opisie tego filmu, gdzie zapraszam. Zapraszam również do subskrypcji i patrzcie sobie w zamrzeg podobnie, żeby być na bieżąco z wszystkimi możliwymi filmami. Pamiętajcie, to bardzo ważne, ponieważ nie lubimy ostatnio z YouTube'em i dużo rzeczy się niestety złych dzieje. Dobrze, więc zaczynamy sobie kolejną misję fabularną u Jacka. Cześć, hey Mr. Jack. Na 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 na. Fine, sir. What are you doing? Reading, and playing with the dog. You want to go fishing or something? No. Not particularly. Ale. I don't really like fishing. Do you like eating though, right? Because we gotta find some food. Come on. Let's head this way to the stream. No, proszę bardzo. Okay, sir. Why you gotta be like that? I'm sorry. It's okay. Do you wish no. I was more like you? Jezu, daleko to jest. Like me? No. Aha, nie mogę przyzwać się konia. No okej, okay, dobra, to widzimy się na miejscu. No okej. Okay. Dotarliśmy przy niesłychanie nudnym pójściu na nogach na ten strumień, ale dobra, jakby. Well, ain't it so? Well, maybe. In this case, it's true. I hear there's some real big fish in here. Big old steelheads. Hard to catch, but real good eating. Hard to catch. Get your excuses in early. That dog of yours know he's owned by a complaining know-it-all? Come on, son. I'm sorry. No, you ain't. It's all right. Come on, let's fish. Okej. Okay. Nie pamiętam totalnie już, jak to się robiło. To jest sztuczne przynęty sztuczne, przynęte jeziorna. Średnie i duże ryby jeziorne. No dobra. He was the fisherman, wasn't he? That's right. I remember Uncle Arthur taking me though. Arthur taught you how to fish now, did he? No. Przynęta, no nie będzie okej. Okay. Wujek Arthur cię uczy, tak, znaczy ja. Come on, boy. Okej, zaczął coś nasz synalek robić dziwne rzeczy, w sensie szukać swojego Rufusa. Aha. Okej.
Okej, okay. Rufus. 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 No, myślisz, jak nie mogę, nie mogę. Jak to? Which? A, dyr. Okej. Mam tylko nadzieję, że go tutaj nie zaczukali. Jakieś głupie te. Hello? Poszukaj Jacka? Co ja, latam w jedną i w drugą stronę. O kurka. Rufus, no! It's a snake. I see. He bit him. Calm down, boy. And Jack, you calm down too. Okay. What are we gonna do? What are we gonna do, Pa? Is it all out? O! Wypluj. Spit it out. No co ty? Siup. Don't swallow it. Well, suck it, Dad. Jezus. Przepraszam, nie, jak mi się głupie jakieś tam. He's gonna die. He's gonna die. He'll be okay. We just gotta get him somewhere warm and calm. He's gonna die. Go get the fishing rods and the fish. I'm taking the dog home. Ja nic nie złowiłem, ale nieważne, nie muszę takich ryb łowić, ważne, żeby były te legendarne. What's going on? Dog got bitten by a snake. Let's look after him and the boy. Grab his rug. Is it gonna be okay? Jack, the dog is gonna be just fine. We never should have gone fishing. Sometimes you just don't know how things are gonna turn out. No. But the dog. The dog's gonna be fine. It's okay, son. It's okay, son. Spokojnie. Wystrzelam wszystkie węże w okolicy. Mogę ci gwarantować. Naprawdę tak zrobię. Wszystkie. Co do jednego. O, wyczyściłeś mi konia. Super, nie muszę tego sam robić. Boże. Dobra, ponowna próba. No dobrze. Także bardzo mnie to cieszy, że zrobiliśmy sobie misję. Na całe szczęście nie musimy latać gdzieś daleko za jakąś kolejną misję. Uwielbiam zapisy w tej grze. Nie musimy gdzieś daleko latać, ponieważ przejdę sobie parę metrów dalej i mogę sobie zapisać. Świetnie, bardzo mnie to, można powiedzieć, cieszy. Dobrze, więc przechodzimy do jednej przedostatniej misji. Zobaczymy, co też tu się wydarzy. Mamy chyba misję u Abigail, jeśli mi się nie myli. Ja tu w ogóle robiłem te wszystkie misje tutaj takie poboczne, które tu się robiło. O, jak tam plecki? Jak tam blecki, wujku? O Jezus, meble będzie pewnie chciała. So you happy? Are you happy? Are you if? Are you if? Naprawdę wielki skurczybych. Okej. Okay. A to będzie Sadie. Widziałem na miniaturce, tak sobie zaspoilerowałem. Never. You are a hard woman. Ma! Pa! Come out here! Ma, pa! Sadie, you're alive! John, it's... Sadie Adler. Well, how'd you know she was... I thought I... I'm so happy. I'm so happy. come on. Nic jej nie mów, Sadie, bo mnie zabije, baba. Armed to the teeth like that. I'm a working woman, Abigail. I'm a bounty hunter, bodyguard. I protect the gold prospectors up in the hills. I'm thinking of starting my own transportation business. I was thinking maybe if John wanted to earn some money. My husband, he ain't looking for that kind of work. I took on a lot of debt when we bought this place. And you're working for her to pay it off? Tak. Yes, sometimes I was. But I thought we said no more that. No, you said that. Jezus, ale ta baba mnie denerwuje, Boże święty. Weże, John, rzuć ją w cholerę, kurka wodna. And I never got killed. It's hunting down fools for the government. Easy. Even Jack could do it. Don't you put those stupid ideas in the boy's head. He's gonna do something better than this. Like what? Writing silly stories? I'm sorry, Abigail. Really, I am. I just thought if you wanted to earn some money... How many times do I gotta bury you, John Marston? Never. You ain't never burying me. It's legal work that I can handle.
No, nie, czepię się, baba, że chcę, żeby bądź farmerem. Przez całe życie napadałem, grabiłem, strzelałem, ale bądź farmerem, jak nie masz totalnie pojęcia o czym. O, Majka! Zamknij się. Mike. Abigail, we need the money. Some fella robbed his business. Mike. Mountain or something? Came down from Rhodes, I believe. How much does it pay? It pays good. Well, the soft ones usually do. Okay, then. I guess. But Micah? No. All right. A co z nim, Boże Święty? Zabił Artura, a ty... Co ty masz za broń? Zabił Artura, a ty się... Nie, zostaw go. Zostaw go. Jezus Maria, weź się, babo. Jezus, to tak mnie denerwuje po prostu ta Abigail. Jest taka znaczy, jest taka... Nie rozumiem totalnie jakby jej gdzieś tam motywacji. No ale dobra, mniejsze, widzimy się na miejscu. No okej. Dojdźmy sobie gdzieś. O. A, co to? Let's take a look around. Dobra, spokojnie, ja sobie najpierw wyciągnę brońki, ponieważ ja wiem jak to się tutaj dzieje. No, to wygląda jakby go właśnie... Fella left in quite a hurry. O, kruszka. Dziękuję. Here. Oh, he was from the south. Whoever he is. Then maybe he's our man. If he ain't become some bear's lunch. Yeah, looks like they went this way. No ta, widzę. Him or the bear? Both of them. Mam jechać? A to lepiej zostawić koniki biedne na cały i ten. Nie, nie? Okej. Okay. Great. Okej. Okay. Damn it! I lost the trail. Can you see which way he might have gone? Poszukiwany przestępca. O! Okej, myślę, że go mam. Follow me. Okej, dobra, tędy. Gdzie to? Yeah, this way. Turendy. Nie, 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 nie! Jezus Maria, po prostu! Zamknij się! Skacz! Jezus Maria... Ten koń! Boże Święty! Dalej! Co masz? Mogę jechać po prostu, szybciej. No. No. O. Hold up. I think I see something. Is that a body? See if it's him. My God. Oh. Crap. Ugh, well, ain't pretty. Ugh. Oh boy. That our fella? Ugh. Maybe. Ugh. Looks more like a local farmer to me. Or what's left of one. Is he gone? You Marshall Thurwell? That I am, ma'am. I'm here to arrest you on behalf of the state of Lemoyne. You're wanted for theft, fraud, and avoiding arrest. Is the monster still out there? No, I think he's gone. Come out! Oh, yes. Don't shoot. Keep walking.
Come on, I'm coming. Look out! What the f- No nie! A! Czy... A! O! A! O! I think he's gone. Ja pierdzielę! Darwell! Get out here! Before I come in there, kill you myself! I'm coming. Pathetic. Waiting to see if that animal ate us? No, ma'am. That weren't it. Yes, it were. Come here. Come here. Okay, that was fast. Thurwell, call yourself a man? Well, it's like Abigail says. That's one word for you. Co tu masz za broń, John? I can't believe we didn't kill that bastard. Gave him something to remember us. Co to jest za broń? A, Cattleman John. Proszę cię, ja tu mam. Czemu mi cały czas to zmienia? Tego tak nie lubię. Dobra, ja bym chciał. O właśnie. Dobra, no widzimy się na miejscu. O. Who's this up here? Is that? Are you Sadie Adleman, the bounty hunter? Get off the road! Look, I got great respect for you professionally. No. If that's Marshall Thurwell there, me and my partner would like to split the reward. We're doing no. What? Get off the road! We was thinking you might need protection. I look like I need protection. Me and my partner, we're dead set on splitting that reward. No okej, czyli chcecie kulkę. Well, we said we was gonna have to take all of it. You and your partner? Don't get yourselves hurt now, son. I told you she wouldn't listen. Drop him. Idiot. Okej, szybkie, pa, pa. Let's go. Them bastards with brains. If we didn't get no. Okej, okay, dojechaliśmy sobie do miejsca. Jakiś żółtoziobu musieliśmy z branży wykoleić. Jezu, dostał raz i chłop się przekręcił. Lul. Get home to your wife. Let you know if I hear anything about Micah. Need a hand taking him in? Him? No, I'm fine. A zapłata? Yeah, I'll send your share to the bank when I get paid. Thank you. Aha, bo ona prześle mi tak, a w ten sposób, że się jakby na... Okej, okay, czaję. Rozumiem. Dług banku spłacono 55. No i super. Dobra, mamy jeszcze, widzę, jeszcze jedną misję, którą mamy... I nie wiem właśnie, czy nie zrobić, bo ten odcinek w sumie trwa sobie tak... No. Marzenie o nowej przyszłości. Abigail chce z tobą porozmawiać. Nie wiem, czy to zaczynać, szczerze powiedziawszy, bo z tego, co widzę tutaj... my to mamy już cały 97%. Więc nie wiem, czy to będzie dobry moment, żeby zaczynać tę misję, żeby nie przełożyć to na następny odcinek. Zresztą ten gość cały czas tego Gavina szuka, Boże Święty. No dobra, ale wiecie co, moi drodzy, dobra, jako że zawsze były długie odcinki z Red Dead Redemption, z Red Dead Redemption 2 na tym kanale, to pomyślałem, że dobra, to ten jeden odcinek będzie troszkę krótszy. Znaczy teraz pomyślałem, tak właśnie sobie, że dobra, nie będziemy po prostu kontynuować. Zostawimy sobie na następny odcinek, czyli pewnie w waszym przypadku jutro, czyli na następny dzień, kiedy to się pojawi ten odcinek. No i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję tylko, że na przykład nie chciałbym czegoś takiego, że no, ten odcinek będzie trwał sobie krócej, a następny na przykład będzie 59 minut i tak to się skończy.
Mam nadzieję, że tak nie będzie. Liczę na to szczerze, ponieważ nie chciałbym właśnie tak zrobić, ponieważ no, za dużo osób wtedy tego na pewno nie obejrzało. A teraz, moi drodzy, myślę, że to jest też tak dość już spoko i optymalnie, żeby sobie na spokojnie i pyk, żeby sobie tutaj zapisać i zakończyć bardzo ładnie. Proszę bardzo, szmyk. No i dobra. Ja pewnie będę się jeszcze zajmował tymi egzotykami, których szczerze nienawidzę, ale no dobrze, cóż, no chciałbym te 100%, w związku z czym ja tak zrobię. Także, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, ja bym Szabart, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa!